TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki. W grudniu 2022 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła tekst dyrektywy w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania grup wielonarodowych w Unii, zwanej popularnie dyrektywą GLOBE od Global Anti-Base Erosion, propozycji wypracowanej uprzednio przez OECD i zaakceptowanej przez ponad 130 państw. Dyrektywa GLOBE wdraża tzw. drugi filar reformy nazywanej też BEPS 2.0, czyli uzupełniającej 15-punktowy plan uszczelniający międzynarodowy system opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. Filarem pierwszym tego rozwiązania ma być podatek cyfrowy, którego przyjęcie nadal pozostaje niepewne. Natomiast filar drugi oczekuje już na pilną implementację do prawa krajowego w państwach Unii Europejskiej, co powinno nastąpić do końca bieżącego roku, ale w wielu z nich jeszcze do tego nie doszło. Także Polska nie upubliczniła jeszcze projektu ustawy wdrażającej filar drugi do polskiego systemu podatkowego. Nazywam się Ewa Banaszak, jestem menedżerką w dziale podatkowym TPA Poland, a moim gościem jest Wojciech Sztuba, partner i doradca podatkowy również w TPA Poland. Witaj Ewo, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Wojtku, zacznijmy od przypomnienia, o co chodzi w koncepcji podatku minimalnego w modelu Pillar 2. Jak rozumiem, chodzi trochę o tak wprowadzenie zasady równości opodatkowania dla dużych przedsiębiorstw. Zgadza się? Tak, tu jak zaznaczyłaś się we wstępie, to jest kolejny krok jakby uszczelniający system międzynarodowego opodatkowania przedsiębiorstw. I Pillar 2 rzeczywiście dotyczyć ma i od tego zacząć ma, ażeby uregulować na poziomie największych podatników, czyli przedsiębiorstw międzynarodowych z dochodami powyżej 750 milionów euro. Gdzie oczekuje się, żeby te przedsiębiorstwa zaczęły w końcu płacić podatek efektywnie, średnio, w całym swoim koncernie, od całych swoich globalnych dochodów na poziomie co najmniej 15%. No przy tym warto pamiętać, że filar drugi też przewiduje pewne wyłączenia. Nie wszyscy się będą tutaj łapać na ten globalny minimalny podatek. Wyłączone są m.in. podmioty rządowe, organizacje międzynarodowe, organizacje non-profit, no i niektóre fundusze inwestycyjne czy wehikuły inwestujące w nieruchomości. Albo podmioty inwestycyjne, które mają większościowy udział, prawie 100% w posiadaniu takich wyłączonych podmiotów. No dobrze, wiemy, kto będzie podlegać opodatkowaniu, a teraz dobrze by było zrozumieć, jak to opodatkowanie będzie wyglądać. Powiedz Wojtku, czy do wdrożenia powinny się przygotować tylko jednostki dominujące w takich dużych grupach kapitałowych? Zdecydowanie nie, dlatego że system dotyczy całych przedsiębiorstw, również ze spółkami zależnymi. To może być bardziej interesujące w przypadku takich państw jak Polska, gdzie spółek zależnych, dużych koncernów międzynarodowych jest bardzo dużo. Państwa siedziby spółki dominującej ma przywilej w systemie Pillar 2, filaru drugiego, jakby nałożenia podatku wyrównawczego, jeżeli dojdzie do stwierdzenia, iż cały dochód globalny koncernu jest opodatkowany efektywnie poniżej założonego progu. Natomiast takie opodatkowanie może nastąpić także na innych poziomach, czy w innych punktach, jurysdykcjach, w których taki koncern jest ulokowany. No, na przykład częstym przypadkiem może być sytuacja, w której na terenie Unii Europejskiej, którą reguluje dyrektywa, pojawi się czy działa koncern mający siedzibę poza nią, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Azji, której mogą lub nie, ale nie muszą być wdrożone rozwiązania filaru drugiego, a zatem może lub nie, ale nie musi być pobrany podatek wyrównawczy. Wówczas może się pojawić taka możliwość nałożenia podatku wyrównawczego w jednej z jurysdykcji, w której na przykład istnieje europejska spółka dominująca, czyli na przykład spółka holdingowa. Tak? Natomiast jeżeli ani tam, ani w państwie siedziby taki podatek wyrównawczy się nie pojawi, to model zakłada opodatkowanie wyrównawcze na poziomie spółki zależnej przy pomocy też tego mechanizmu, który tu jest założony. No i tutaj jakby przechodząc do tego, w jaki sposób to funkcjonuje, mamy przyjęty próg 15%, opodatkowania. Jeżeli efektywna stawka podatku, czy to w państwie siedziby, czy w całym koncernie, czy jednostki innej europejskiej, dla której będzie liczona taka kalkulacja, czy ostatecznie w państwie spółki zależnej, na przykład może to być Polska, efektywna stawka podatku będzie poniżej tego progu 15%, to może dojść do nałożenia takiego podatku. Taki podatek wtedy, stawkę takiego podatku ustala się jako 15% minus podatek efektywny
efektywna stawka podatku i ewentualnie minus podatek, kwalifikowany podatek wyrównawczy nałożony już w tej jurysdykcji, jeżeli takowy będzie. Tak? Jeżeli taka stawka jest dodatnia, czyli efektywna stawka podatku jest poniżej 15% i ten wynik tej kalkulacji daje jakąś stawkę dodatnią, powyżej zera, no to się przemnaża przez dochód kwalifikowany. To też jest pojęcie szczególne, nowe, wprowadzone tymi regulacjami. Ten dochód kwalifikowany ustala się również z uwzględnieniem pewnych wyłączeń dochodu rutynowego, który przypada na pewne typy aktywów osobowych i majątkowych, które podlegają odjęciu od tego. O tym może powiemy sobie jeszcze szczegółowo za chwilę. I tak skonstruowany dochód kwalifikowany jest podstawą opodatkowania, do której odnosi się tą ustaloną stawkę podatku wyrównawczego i ten podatek wtedy stanie się należny. Czyli wygląda na to, że niezależnie od tego, czy w danym kraju zostaną wprowadzone przepisy wdrażające filar drugi, to i tak od tego opodatkowania te duże grupy kapitałowe nie uciekną. Ono wystąpi, tylko może wystąpić na różnych poziomach tej grupy. Tak? Taki jest zasadniczy cel tej regulacji, żeby mimo, że ona działa lokalnie, ona działa w zasadzie na terytorium Unii Europejskiej, ale jest to duży rynek globalny, duży odbiorca globalny i z całą pewnością wymusi też ruchy regulacyjne również w jurysdykcjach znajdujących się poza Europą. Tak, bo jeżeli ten mechanizm uprzywilejowujący jurysdykcję spółki dominującej w nałożeniu podatku wyrównawczego też da do myślenia regulatorom w jurysdykcjach, które korzystają z zachęt inwestycyjnych, z niższych poziomów opodatkowania, ażeby przemyśleć tę politykę podatkową, politykę konkurowania systemem podatkowym o inwestycje, no bo ktoś zabiera ten efekt zachęty, tak, w innym państwie, w związku z czym tu na pewno nastąpi i taki jest cel tej regulacji, ażeby poprzez mechanizm podatku wyrównawczego doprowadzić efektywnie do pewnego wyrównania sposobu było opodatkowania przedsiębiorstw na całym świecie, można powiedzieć. Dokładnie, dokładnie. Wojtku, a czy ten podatek minimalny można jakoś obniżyć? Czy przepisy filaru drugiego przewidują taką możliwość? Tak, ja wspomniałem o tych wyłączeniach dochodu rutynowego. To jest coś, o co zresztą Polska też między innymi zabiegała, negocjując ostateczne brzmienie dyrektywy. Model OECD filaru drugiego przewiduje te wyłączenia również na poziomie 5% kosztów środków trwałych, jak również 5% kosztów wynagrodzeń w danym roku. To jest zresztą też docelowe, to są docelowe poziomy wyłączeń przewidziane w dyrektywie, ale dopiero po 10 latach jej funkcjonowania, bo wyjściowo to będzie więcej, to znaczy 10% kosztów wynagrodzeń i 8% kosztów CAPEX-u, kosztów inwestycji, czy nakładów inwestycyjnych w środki trwałe. To będzie stopniowo zmniejszane do poziomu tych 5%, co oznacza, że pewną część dochodu rutynowego, dochodu kwalifikowanego, który będzie podlegał opodatkowaniu tym podatkiem wyrównawczym, zostanie z tego wyłączona i nie będzie podlegała opodatkowaniu dodatkowemu. Natomiast z wszystkich szacunków, jakie my robiliśmy, jakie są też dyskutowane, wynika, że niestety nie będą to wyłączenia duże. Tak? To może też jeszcze porozmawiamy, jak to się przełoży potem na polskie przedsiębiorstwa, które mogą być rzeczywiście dotknięte tym podatkiem wyrównawczym, czy to tutaj, czy w innych państwach. Dobrze, ja myślę, że warto tutaj wtrącić, że jakby w przeciwieństwie do innych wskaźników podatkowych, te wartości, które bierzemy pod uwagę w kalkulacji czy efektywnej stopy opodatkowania czy innych wskaźników, opierają się na danych rachunkowych tak naprawdę. I one są obliczane na poziomie poszczególnych krajów, czyli jakby podmiotów działających w ramach grup kapitałowych na terytorium danego państwa, a nie na poziomie jednostek, czyli podatników indywidualnych. To jest jakby istotna kwestia, bo to powoduje, że trzeba odpowiednio przygotować, ustrukturyzować dane. Takie dane mogą nie być zwyczajowo dostępne w stosowanych systemach rachunkowych. Dokładnie tak. To jest jakby zupełnie nowy system regulacyjny, którego porównanie do istniejących systemów podatkowych czy systemów księgowych jest
niebezpieczny. Tak? Jest tendencja do tego, żeby je łatwo porównywać do tego, co już znamy z międzynarodowego systemu sprawozdawczości finansowej, czy z innych systemów księgowych, czy podatkowych. To niestety jest zupełnie nowum i trzeba to zdecydowanie dokładnie przeanalizować, bo efekty będą po prostu inne niż te, które znamy z raportowania księgowego chociażby. No i istotne jest to, co powiedziałaś, to znaczy konsolidacja pozioma per jurysdykcja. To tego też właściwie nie praktykowano dotąd. Tak? Czyli jeżeli w jednej jurysdykcji, na przykład w Polsce są dwie spółki, a nie jedna albo trzy, to interesuje nas z punktu widzenia modelu filaru drugiego efektywne opodatkowanie, czy efektywna stawka podatku uliczona dla całej jurysdykcji. I to trzeba dokonać konsolidacji tych wszystkich podmiotów, które nie działają. A powiedz mi, dlaczego to jest istotne w Polsce? Chyba nie masz tak wielu polskich przedsiębiorstw, które mają obroty powyżej 750 milionów euro. To prawda, nie ma ich aż tak wiele, chociaż nie jest to aż tak mała liczba, więc te firmy polskie, czysto polskie, działające tylko w Polsce z obrotami powyżej 750 milionów lub też międzynarodowe mające siedzibę w Polsce, no będą objęte tą ustawą, tą regulacją. Natomiast znacznie więcej jest podmiotów polskich spółek z udziałem zagranicznym, czyli należących do dużych koncernów międzynarodowych, które znajdą się w sytuacji koncernu objętego tymi regulacjami. To oznacza, że będą miały już za chwilę obowiązek raportowania danych w ustrukturyzowany sposób, o którym mówiliśmy przed chwilą, nowy dla nich, tak? bo do tej pory to tego nie było. Co więcej, tutaj mamy dość wysokie prawdopodobieństwo, że ponieważ Polska jest krajem, w którym lokowano bardzo dużo bezpośrednich inwestycji zagranicznych w obszarze funkcji produkcyjnych, funkcji relokujących, pewne procesy biznesowe, dla których polski rynek pracy, polski rynek, polska gospodarka dysponowała pewną przewagą konkurencyjną, to między innymi także podatkową, to właśnie tutaj może się okazać, że ETR, czyli ta effective tax rate, efektywna stawka podatku, może uplasować się poniżej 15%. To będzie na pewno dotyczyło, czy może zwłaszcza dotyczyć tych przedsiębiorstw, którzy są zlokalizowani w specjalnych strefach ekonomicznych lub korzystają z wsparcia dla nowych inwestycji, czy z IP Boxu, czy z ulg innego typu. Takich przedsiębiorstw może być całkiem sporo i to jest jakby interesujące, bo one będą raportować być może właśnie ETR poniżej 15%, co wpłynie na możliwość pojawienia się podatku wyrównawczego na poziomie całego koncernu, ewentualnie właśnie ostatecznie także w Polsce. Natomiast niezależnie od tego, jak te konkretne firmy będą lub nie będą obciążone obowiązkami reportingowymi czy ostatecznie podatkowymi, to niestety też wpłynie w średnim czy długim terminie na to, w jaki sposób polski ustawodawca będzie utrzymywał lub dalej kształtował polskie zachęty inwestycyjne, czyli te, które adresuje do dużego globalnego biznesu, żeby tak u nas inwestował. No tutaj warto powiedzieć, że jakby różne kategorie ulg mogą w różny sposób wpływać na tą efektywną stawkę podatkową. I ta modyfikacja tych już istniejących ulg może nastąpić w bliższej lub dalszej przyszłości, ale myślę, że Ministerstwo Finansów będzie się musiało nad tym bardzo poważnie zastanowić. Tak, o tym się też dużo rozmawia, bo rzeczywiście ulgi typowo CIT-owskie wpływające na obniżenie podatku dochodowego lub podobnych rodzajów opodatkowania, no jak najbardziej wpływają na to, jak się liczy ETR i czy on ewentualnie może wyzwolić ten podatek wyrównawczy. Natomiast przyznanie ulg innego rodzaju, na przykład w ZUS-ie, prawda, czy w jakichś innych systemach daninowych, które nie są bezpośrednio związane z opodatkowaniem dochodu, tak, to może być ta przyszła ścieżka tworzenia nowego typu zachęt inwestycyjnych zgodnych z filarem drugim. Dokładnie. Dobrze, to teraz tak. Mówiliśmy, że ETR, Effective Tax Rate, efektywna stawka podatkowa, to jest takie centralne pojęcie w filarze drugim. Faktycznie ostatnio zajmowałeś się sporo tym, w jaki sposób ten ETR liczyć w modelu filaru drugiego. Powiedz, dlaczego to jest takie istotne? Czy nie wystarczy po prostu skorzystać z wyników, które są prezentowane w sprawozdaniach finansowych podmiotów w danej grupie i skalkulować ETR według takiej metodologii, która jest stosowana chociażby na potrzeby sprawozdań finansowych sporządzanych według MSSF? No właśnie nie. To znaczy faktycznie to jest najprostsze, do czego można dzisiaj sięgnąć, bo oprócz MSSF-u czy innych systemów sprawozdawczości czysto rachunkowej czy finansowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup międzynarodowych, ETR nie występuje.
Tylko właśnie w tym sensie był on, czy może być znany dużym korporacjom, dużym firmom, ponieważ ujmowały efektywną stawkę podatku w swoich sprawozdaniach finansowych, jeżeli sporządzały je na podstawie IFRS-u, czyli MSSF, lub innych typów sprawozdawczości, które to wymusza, bo na przykład polska ustawa o rachunkowości tego nie przewiduje. Więc zgodnie z MSSF-em ETR jest kalkulowany. To jest, czyli tą efektywną stawkę się tutaj rozumie w sposób taki, że jest to jakby suma bieżącego CIT-u powiększonego czy skorygowanego o różnicę, o zmianę salda na podatku odroczonym. To się odnosi do wyniku finansowego brutto, no i to nam daje pewną urealnioną wartość efektywnego opodatkowania, uwzględniającą też efekty przejściowe na podatku odroczonym właśnie, prawda? I teraz można powiedzieć, dobrze, to sięgnijmy do naszych sprawozdań finansowych w całej grupie, popatrzmy, jakie mamy ETR, czy to jest 15, czy więcej, czy mniej. Może będziemy mieli z tego jakąś cenną informację, ale właśnie rzecz w tym, że filar drugi modeluje ETR w zupełnie inny sposób. I ostatecznie w moim przekonaniu daje też inny wynik z kilku powodów. Po pierwsze jest ten efekt tej konsolidacji poziomu, o której już mówiliśmy, czyli tego nie przewiduje IFRS, tak, żebyśmy w jednej jurysdykcji konsolidowali poziomo spółki siostry, tak, na przykład. Więc to jest jedna kwestia, ale przede wszystkim chodzi o sposób ujmowania właśnie podatku odroczonego w metodyce MSSF versus Pillar 2, bo w MSSF-ie obowiązuje, który zasadniczo jest po to, żeby chronić stakeholderów, chronić właścicieli akcji, akcjonariuszy, rynki finansowe. Czyli tam dominuje metoda ostrożnej wyceny aktywów, przede wszystkim aktywów, no, żeby nie doprowadzić do przewartościowania, przeceny spółki, czy jej udziałów, czy jej akcji. W związku z czym tam na przykład aktywa na podatek odroczony, na przykład aktywa z tytułu nieodliczonych strat z lat ubiegłych, przemnaża się przez prawdopodobieństwo, niekoniecznie ujmuje w całości, tak? Poddaje się ostrożnej wycenie. Z kolei w filarze drugim mamy mechanizm ostrożnej wyceny przechylony w stronę rezerw bardziej na podatek odroczony niż przy aktywach. Nie? I to jest tam wyraźnie odczuwalne. W moim odczuciu to jest jakby efekt pewnego profiskalnego sprofilowania sposobu liczenia ETR w dyrektywie GLOB. Efektywnie mamy właśnie taką sytuację, że aktywa raczej księgujemy bez korekt, na przykład aktywa z tytułu strat z lat ubiegłych, natomiast rezerwy na niektóre zyski odroczone powyżej 5 lat są nie podlegają księgowaniu lub podlegają korektom obniżającym saldo tych rezerw. Nie stosuje się też pewnego rodzaju ostrożną wycenę przy księgowaniu również rezerw na podatek odroczony, co nie jest typowe w modelu MSSF. To może brzmi dość skomplikowanie, ale efekt jest taki, że o ile metodyka MSSF powoduje, że odczyt ETR-u się troszeczkę podwyższa, tak? Ona zawyża niejako właśnie efektywne opodatkowanie, dlatego że poprzez ostrożną wycenę nie docenia pewnych aktywów na podatek odroczony, to akurat filar drugi robi dokładnie coś odwrotnego. On po prostu zaniża odczyt ETR-u. No i co to nam może dać? No to właśnie, że jeżeli my dzisiaj popatrzymy w naszych sprawozdaniach finansowych, że nasz ETR wynosi 16% w polskiej jurysdykcji, a w innej 18%, to może się okazać, że jak policzymy to dokładnie przy pomocy metodyki dyrektywy filara drugiego, to niestety będzie to inny poziom i jest wysoce prawdopodobne, że on będzie niższy niż ten ETR, który znamy ze sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF. Tak, to prawda. Zwłaszcza jeśli się korzysta z jakichś ulg czy zwolnień podatkowych. Faktem jest, że sposób kalkulacji ETR jest unikalny i złożony. Wojtku, mamy w Polsce sporo firm, które wchodzą w skład dużych grup kapitałowych. Jak i kiedy one powinny się przygotować na wejście w życie tych przepisów, bo one w końcu wejdą w życie. Tak, no teraz cały czas jesteśmy w warunkach, które mamy dyrektywę z grudnia ubiegłego roku i nie mamy jeszcze polskiej ustawy wdrażającej. Cały czas na nią czekamy. Właściwie nie ma sygnałów, ażeby ona miała się przed jesiennymi wyborami pojawić, co może oznaczać, że pojawi się z pewnym opóźnieniem.
Co nie zmieni, i to jakby oczywiście ma istotne znaczenie. Z doświadczeń innych państw widać, że dyrektywy wdrażające też nie wszędzie są, a już zwłaszcza takie w formie obowiązującego prawa już uchwalonego, ale w wielu państwach już się pojawiają projekty ustaw wdrażających i one widać, że idą w bardzo różnych kierunkach, często precyzując w bardzo dokładny sposób metodę wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego. Na przykład w Niemczech ta ustawa wdrażająca jest olbrzymia, jest wielokrotnie szersza niż ta sama dyspozycja dyrektywy GLOB, która jest relatywnie kompaktowa, po prostu tam postanowiono to wdrożyć na poziomie bardzo szczegółowym i to też samo w sobie jest bardzo ciekawe i prowadzi do tego wniosku, że ostateczny mechanizm podatku wyrównawczego będzie bardzo złożony, dlatego że będzie w bardzo różny sposób uregulowany we wszystkich państwach europejskich, a także poza Europą, jak należy sądzić. Tak? Ale niezależnie od tego, że my nie mamy dzisiaj jeszcze projektu polskiego, to mamy dyrektywę i możemy na jej podstawie zacząć i moim zdaniem należy taki wysiłek podjąć, dokonać pewnej przymiarki, to znaczy zmapować w koncernach międzynarodowych, które są schwycone dyspozycją tej dyrektywy, ekspozycję na to, na ten podatek wyrównawczy. Czyli czy jest takie ryzyko, że w koncernie pojawi się dodatkowe obciążenie podatkowe z tego właśnie tytułu. A to oznacza, że należałoby zmapować tą sytuację, czyli policzyć efektywną stawkę podatku dla wszystkich jurysdykcji, w których taka grupa działa. No i oczywiście to się dzieje. To znaczy duże koncerny starają się to chwytać. Można to zrobić na różne sposoby. Tam, gdzie często praktykuje się taki fast check, taką pierwszą przymiarkę na podstawie na przykład danych dostępnych w reportingu już istniejącym, już obowiązującym country by country reporting. Tam rzeczywiście takie szybkie przeliczenie wstępnej ekspozycji można przeprowadzić, natomiast to nie daje tych konkluzywnych, ostatecznych wyników. Żeby je osiągnąć, trzeba niewątpliwie zastosować te dokładne kalkulacje ETR w poszczególnych jurysdykcjach. No i w Polsce możemy to na razie zrobić na podstawie norm dyrektywy, a na ustawę będziemy musieli po prostu poczekać. Myślę, że warto powiedzieć tutaj, że żeby prawidłowo policzyć ten ETR i ten podatek wyrównawczy potencjalny, to mimo że jest to podatek, to nie jest to temat stricte podatkowy, tak? Że tutaj oprócz osób podatkowych warto zaangażować również siły księgowe, bo to jest wszystkie dane na potrzeby tych kalkulacji będą bazować na danych finansowych, danych księgowych, no i osoby techniczne, które pozwolą nam wyciągnąć te odpowiednie dane z systemów księgowych. Tak, to będzie, jak już to się przewija w naszej rozmowie, że to będzie dość trudne przekształcenie dostępnych danych księgowych na ostateczną kalkulację podatku wyrównawczego czy ETR-u. I rzeczywiście jeszcze trudniej będzie w sytuacji firm, które nie stosują MSSF-u, tylko na przykład polską ustawę o rachunkowości, bo tam trzeba będzie jeszcze wykonać przekształceń, które zaabsorbują te normy reportingu księgowego zgodnego z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej i dopiero z tego poziomu wyjść do tych zasadź dane, można powiedzieć, do kalkulacji ETR w poszczególnych lokalizacjach. Także tak, to rzeczywiście tak będzie. No to warto może jeszcze powiedzieć, że jest na szczęście trochę wyłączeń takich podmiotowych, przepraszam, czyli na przykład wyłączenia de minimis dla firm, które mają przychody poniżej 10 milionów euro i dochody poniżej 1 miliona euro w danej jurysdykcji. Wówczas po prostu pomija się takie jurysdykcje, nie trzeba liczyć dla nich ETR-u oraz nie uwzględnia się ich w kalkulacji podatku wyrównawczego wówczas. Niektóre państwa wprowadzają też dodatkowe, tam gdzie właśnie są już projekty ustaw wdrażających, dodatkowe okresy przejściowe, bo model od OECD zakłada też takie możliwości, tak, żeby na przykład przyjąć zasadę, że jeżeli koncern działa w 6 jurysdykcjach lub mniejszej liczbie jurysdykcji niż 6, a jego aktywa są poniżej 50 milionów euro, to na przykład wtedy również dochodzi do czasowego wyłączenia działania dyrektywy w stosunku do takich korporacji. Tutaj warto powiedzieć, że o ile w Polsce przepisów jeszcze nie ma, nawet nie ma ich projektu, to trzeba pamiętać, że jeżeli polski podmiot funkcjonuje w grupie kapitałowej
w której są podmioty w krajach, w których te przepisy wejdą w życie na czas, to polskie podmioty będą musiały być przygotowane wcześniej. Zdecydowanie tak, dlatego nie ma co się pocieszać faktem, że nasza ustawa wdrażająca jeszcze jest w powijakach i nie znamy jej zarysu, ani nie został opublikowany pierwszy projekt, bo opóźnienia w Polsce nie oznaczają, że polskie przedsiębiorstwa nie będą musiały nic zrobić. Dokładnie tak jak powiedziałaś, tutaj ten obowiązek z raportowania ustrukturyzowanych danych pojawi się od początku przyszłego roku na pewno w dużej części polskich spółek, córek koncernów międzynarodowych, ze względu na regulacje, które wejdą w życie w innych państwach europejskich lub też w innych państwach poza Europą. I dlatego już dzisiaj warto zająć się zaprojektowaniem procedur i narzędzi związanych z reportingiem, ze sposobem liczenia. Tym bardziej, że to nie jest tylko kwestia prostej adaptacji istniejących systemów reportingowych. Jest mnóstwo wątpliwości dotyczących tego, jak interpretować niektóre wytyczne zawarte w dyrektywie. I wątpliwie tak samo będzie, jak pojawi się ustawa polska, bo to nie są łatwe rzeczy. Tak? Wiele parametrów, które są przewidziane jako parametry korygujące wynik księgowy czy wynik podatkowy do tego modelu filaru drugiego i sposobu liczenia stawki efektywnej, budzi mnóstwo zapytań. Zapewne pojawią się objaśnienia, jak zwykle przy takich trudnych regulacjach. Te objaśnienia będą generowały również wątpliwości interpretacyjne. Także warto zacząć pracować nad modelem, nad wdrożeniem narzędzia, które będzie potwierdzone ze sposobem skonsolidowanego wyniku w grupie i będzie można bez opóźnień zacząć realizować ten nowy typ compliance, który po prostu się pojawi, niezależnie od tego, czy podatek wyrównawczy wystąpi, czy nie wystąpi, po prostu ten mechanizm reportingowy na twardo się pojawi już niedługo. No i też, co jest istotne, bo na razie mówimy o tym, że trzeba będzie zacząć raportować, potem być może pojawią się obciążenia podatkowe z tym związane i należy zakładać, że jeżeli takie obciążenia rzeczywiście będą istotne z punktu widzenia globalnych dochodów koncernu, to one będą wywierały też w następstwie tego, że się pojawią określony wpływ fizyczny na to, jak te koncerny są skonstruowane, jak wygląda ich struktura, jak wygląda dyslokacja funkcji aktywów własności intelektualnej w jurysdykcjach, których są. Być może z niektórych będą się przenosić do innych. Być może będą zarządzać tym substratem majątkowo-osobowym w inny sposób po to, żeby zoptymalizować ostatecznie obciążenie tym podatkiem nowego typu. Tak? Także to oczywiście raczej nie będzie domena czy inicjatywa realizowana z poziomu spółek zależnych dużych koncernów, spółek na przykład polskich spółek zależnych koncernów międzynarodowych, bo to jest bardziej domena spółek dominujących i zarządów tych koncernów, ale one będą dotykać całych tych struktur i niewątpliwie też ostatecznie przełożą się na to, w jaki sposób w jaki sposób te koncerny będą absorbować na przykład polskie zachęty inwestycyjne, polskie ulgi podatkowe, a ostatecznie też na to, jak polski regulator, polski ustawodawca te ulgi będzie projektował czy utrzymywał w przyszłości. Już o tym trochę mówiliśmy wcześniej. Dokładnie. No nic, wygląda na to, że przepisy dotyczące filaru drugiego, jeżeli już wejdą, zostaną z nami na dłużej. Nie jest to jednorazowe ćwiczenie. Tym bardziej należy się do niego przygotować dobrze w ustrukturyzowany sposób. Miejmy nadzieję, że Ministerstwo Finansów przedstawi projekt przepisów już niedługo. Być może da też jakieś wytyczne do ich zastosowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych relacji z dostępnymi instrumentami wsparcia, czy ewentualnej przyszłej modyfikacji kształtu tych instrumentów. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam Cię już w przyszłości, jak tylko pojawi się projekt ustawy, do kolejnej rozmowy. Pogłębimy temat. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.